Ciałanko widzowie, witajcie. Przepraszam, że była taka spora nieaktywność przez to w zasadzie ostatnie kilka miesięcy, ale było to spowodowane tym, że po prostu kończyłem studia, byłem na trzecim roku i mogę wam powiedzieć, że oficjalnie obroniłem się, napisałem pracę licencjacką na temat wyceny wartości rynkowej napastników z wykorzystaniem regresji liniowej. Nie będę się w to zagłębiać, jeżeli ktoś trochę ogarnia, w sensie miał ekonometrię na studiach, to pewnie wie o co chodzi. Jeżeli nie, to polecam tam pogooglować. I nie, nie zamierzam tego tłumaczyć, bo nie na to jest ten film stworzony. Tylko bardziej pogadać, przedstawić kilka istotnych faktów i informacji na mój temat. Nie będę to pytania, ile mam lat, czy coś takiego, tylko po prostu przedstawić pewne rzeczy i jasno je, niektóre rzeczy wyjaśnić. A w tle jest bitewka, która była rozegrana chyba z, też z dwa miesiące temu, którą nagradałem pod jakieś QA. Więc możecie się spodziewać trochę na przykład innych hajków czy coś takiego, ale bitwa jest jak najbardziej godna pokazania i też właśnie w tle dla was leci. Najważniejszą rzeczą, którą chciałem wam przekazać w tym filmie jest to, że chciałbym po raz pierwszy tak podejść do streamowania i nagrywania w pełni profesjonalnie wraz z końcem roku kalendarzowego, taki sobie wybrałem czas, że od sierpnia do końca roku Chcę podejść jako taka normalna praca bez żadnych zajęć pobocznych, typu na przykład studiów czy innych prac, że tak to nazwę. Zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. To wszystko też zależy ode mnie, jak i od Was. Więc dziękuję osobom, które nadal siedzą na tym kanale, oglądają mnie i czerpią fan czy korzyści z oglądania tych filmów. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, łapeczki w górę. I naprawdę teraz chciałbym, że tak powiem, przycisnąć. Zobaczymy, czy to się uda. Mam, na, mam kilka pomysłów w zanadrzu, które chciałem zrealizować. Wydaje mi się, że mój kanał często charakteryzował się jakimiś właśnie takimi ciekawymi materiałami, i których nie mogliście do końca zobaczyć wśród innych twórców. I zobaczymy, co się uda z tego wszystkiego zrobić. Kolejną sprawą, którą chciałem Wam przekazać, jest to, że wraz z końcem sierpnia kończy nam się umowa na to mieszkanie, i nie decydujemy się, aby przedłużyć tej umowy. Nie będziemy już więcej ze sobą mieszkać. Rysiek po prostu zakomunikował, że chce zamieszkać ze swoją dziewczyną Alą, i tak to będzie wyglądać. Jeżeli o mnie chodzi, no to ja miałem trochę dylemat, co zrobić, ale ostatecznie też podjąłem decyzję, że chciałem zamieszkać z moją dziewczyną Julią, którą możecie kojarzyć ze streama z Just Dance'a i po prostu obecnie szukamy mieszkania, i jeżeli się wszystko uda, to od września też będę z nią mieszkać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, jak to się wszystko ułoży. Chciałem Was poinformować, że wraz z początkiem sierpnia nawiązane współpracę z portalem nebak.pl. Nie musicie się martwić, nie jest to żaden skam. Zweryfikowałem tą platformę, jak i również sporo innych streamerów czy YouTuberów. Jest to wszystko legit, tak zwany. No i tutaj możemy tak naprawdę zakupić wszystko do gier, jak i gry same w sobie. Olbrzymia biblioteka, jeżeli chodzi, nawet przedmioty są z gier dostępne. Które są oczywiście też bezpośrednio od wydawcy i nie musicie się martwić, że ktokolwiek was na coś oskamuje. Wszystko, że tak powiem, jest pod kontrolą. No a przede wszystkim pokażę wam, że jest zakładka World of Tanks na tej stronce i możemy tutaj kupić rzeczy na Xboxa. Również gift card jest na amerykański serwer, ale tutaj poinformowałem osobę z tego portalu, że. Brakuje europejskiego odpowiednika i mam nadzieję, że niedługo zostanie dodane, więc możecie tutaj śmiało sprawdzać. Również znacie mnie z tego, że ja lubię wysobowić każdą złotówkę, czy tam pamiętne jakieś telefony z zamawianiem jedzenia były, no to też Wam zaprezentuję, że również możecie trochę pójść w moje ślady i wejdziemy sobie na przykład na karty podarunkowe i Steam Gift Card. Każdemu się przyda też karta taka podarunkowa na Steam, bo każdy nas korzysta ze Steama. I możemy też również kupić rzeczy do Vota przez team tak naprawdę. No i gdy kup teraz to, to cena to jest 205,58 No i wpisując tutaj kod rabatowy Kamiliter Który polecam bardzo serdecznie Zyskujecie dodatkowe 3% No czyli 6 zł i 18 groszy Bardzo istotna suma. Pamiętajcie, że każda złotówka się liczy Więc mam nadzieję, że będziecie korzystać I to tyle Chciałem was poinformować, że w tym miesiącu, czyli sierpniu, planuję postreamować 140 godzin na Twitchu. Zapraszam Was na mój kanał właśnie na Twitchu, gdzie odbywają się live y na żywo. Zawsze tam preferuję, abyście zadawali mi jakieś pytania, bo najłatwiej mi jest odpowiedzieć po prostu. Streamy z kampanii również będą. Gram kampanię w klanie NUT, a to jest tak naprawdę część zespołu z tego fejmu, z turniejowego tam przeszło, ponieważ fejm jako klan jest nieaktywny. I nie jesteśmy w stanie, że tak powiem, grać kampanii, i dołączyliśmy do innego klanu, ale oczywiście jako turniej będziemy grać jako fame, i, i cały praktycznie ten skład turniejowy poszedł do klanu NUT. No i też w najbliższym czasie będzie stream 12 godzinny z nagrodami, ciekawi goście też się pojawią. Będzie dużo sprzętu do wygrania dla wszystkich, jak i dla stałych subskrybentów, jak i dla zwykłych widzów, bez, że tak powiem, subskrypcji i bez niczego. Każdy będzie mógł brać udział. Ale to zapowiem wam gdzieś na moim Facebooku albo na karcie społeczności. Jeszcze to muszę wszystko, że tak powiem, zaplanować. Następną rzeczą, o której chciałbym porozmawiać, jest nadchodzący turniej międzynarodowe mistrzostwa World of Tanks zapowiedź. Taki news pojawił się na stronie głównej WOTA i tu możemy wyczytać, że jest nadchodzący turniej 15 na 15 będzie polegać na tym, że z każdego regionu każdy serwer będzie mieć jedną drużynę, która będzie reprezentowała dany region na mistrzostwach świata. Jest to taki turniej, którego bardzo dawno nie było. Ja pamiętam, że ostatnie takie rozgrywki były może 4 albo 3 lata temu, takie poważniejsze. No i w pól jest 130 tysięcy euro. No i tak, nie ukrywam, wyjdę tutaj trochę na hipokryte, ale też, jeżeli ktoś uważnie ogląda ten materiał, to też zaznaczałem, że jeżeli pojawi się właśnie jakiś taki turniej z wyjazdem, to chciałem z chłopakami spędzić właśnie czas na żywo i zagrać na scenie, bo tego mi brakowało. I brak. Tego typu rzeczy mnie absolutnie demotywowało i jakoś nie chciałem grać w tych turniejów. Nie sądziłem, że tak szybko pojawi się coś takiego. Chciałem sobie przejść na tą, jak to nazwałem, w cudzysłowie emeryturę eSportową. sportową Jednak no, takie rozgrywki pojawiły się i jestem absolutnie zaskoczony, jak i cała nasza drużyna, jak i pewnie reszta klanów, że w Wargaming coś takiego organizuje. No, i też wiadomo, że te mistrzostwa odbędą się w Chinach, więc jest to wyjazd też do Chin z ogromną pulą nagród. Dlatego zdecydowanie mnie to w pełni zmotywowało, aby trenować chłopakami i dać sobie wszystko, aby właśnie tam pojechać, bo nie ukrywam, że to jest naprawdę fantastyczne przeżycie. Pojechać na taki turniej, widzieliście moją relację z Moskwy, która oczywiście była mocno okrojona i też nie jakaś w pełni profesjonalna, ja jednak byłem. Bardzo zadowolony z tego i podekscytowany z tym. Właśnie, właśnie z każdych takich wyjazdów jest mnóstwo wspomnień i nowo poznanych osób, więc jak najbardziej ja jestem w pełni za tym, aby to zagram I wam otwarcie mówię, że ten nadchodzący turniej zamierzam zagrać, bo po prostu mnie to zmotywowało i. Chce się spotka spotkać z chłopakami na żywo, co będzie dalej, nie wiem, nie wiem czy powrót sportu, czy o co chodzi w ogóle Wargamingowi, że taki nagle turniej się zjawił, zobaczymy, czas pokaże, jest teraz turniej do wygrania, że tak powiem, mam nadzieję, że się to wszystko uda, kibicujcie na 28, 29 sierpnia będą finały tego turnieju europejskiego i właśnie zwycięzca z europejskiego turnieju leci do Chin na początku 2022 roku. I też chciałbym jedną rzecz wyjaśnić. Otóż pamiętam, że jak był luty to nagrałem taki materiał, że nie zamierzam już grać tych turniejów nowych, że mi się to znudziło i tam wymieniam przeróżne takie rzeczy i swoje spostrzeżenia na ten temat. I jednak e, powiedziałem tam, że są też przyczyny personalne e, i pisaliście nie wiem jakieś komentarze, że mam dziewczynę, że mam dziecko, że coś tam, coś tam, coś tam. Nikt z was absolutnie nie miał racji e, i tym powodem personalnym, prywatnym było to, że podczas nagrywania tego materiału byłem w ostatnim etapie rekrutacji do Wargamingu i po prostu była spora szansa, że tak powiem, żebym pracował w Wargamingu, ale koniec końców nie wyszło to do skutku. To się tam mega ciągnęło, tak naprawdę trzy miesiące, i koniec końców nie doszło do porozumienia. I zdecydowałem się też skończyć swoje studia, bo to było w momencie, jak już zaczynałem szósty semestr i tam sporo takich jakby niedociągnięć było ale po prostu dzieje się z wam tą informacją że był taki etap, wydaje mi się, że to jest dosyć ciekawe że, że o tym na pewno nie wiedzieliście i po prostu taka ciekawostka i wyjaśnienie też jednej tajemnicy Jeszcze chciałem was bardzo serdecznie zaprosić na Discorda który, że tak powiem powoli odżywa, również organizowałem giveaway na sprzęt z turnieju jaki ostatnio wygraliśmy na myszkę i podkładkę więc, też można czasami coś powygrywać, jak i mieć jakiś lepszy kontakt ze mną. Ja tam staram się często zaglądać, odpisywać Wam na tym Discordzie. Jak nie, jak nie streamuję i nawet jestem gdzieś poza domem, no i tak na telefonie czasami coś podpisuję, Postałem jakieś ciekawe rzeczy z Zakulis. kulis. Was tam serdecznie zapraszam. No, i tak naprawdę to było na tyle. Dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście ten materiał do końca. Życzę Wam wszystkim powodzenia na randomkach i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się, to elo!